Jestem na oddziale kardiochirurgii Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie według najnowszego rankingu Newsweeka, jednego z 5 najlepszych w kraju. Od kilku lat wykonywane są tu najtrudniejsze operacje serca. Tu za tą ścianą znajdują się zbiorniki wodne gromadzące ponad 18 tysięcy metrów sześciennych wody pitnej. To ważne, bo w przypadku awarii wodociągów mieszkańcy Rzeszowa będą mieli zapas wody przynajmniej na jedną dobę. Jeszcze do niedawna rekreacyjne bulwary oraz tereny nad Rzeszowskim Zalewem to były dwa odrębne miejsca. Nie można było ani pieszo, ani rowerem swobodnie przedostać się przez ruchliwą Aleję Powstańców Warszawy. Wystarczyło jednak 5 miesięcy, by bez zatrzymywania ruchu na ulicy wepchnięto pod nią kilkusettonowy tunel. Co łączy te miejsca? Wykonawca, czyli Inżynieria Rzeszów. To firma, która ciągle się rozwija i szuka nowych możliwości. Dzięki unijnym dotacjom chce wejść w najtrudniejsze branże lotniczą, spożywczą i motoryzacyjną. Myślę, że warto poznać tą firmę, a zwłaszcza pracujących tu ludzi. Historia powstania Inżynierii Rzeszów jest niczym lokalna wersja amerykańskiego snu, bo jest przykładem na to, że można zbudować dobre przedsiębiorstwo, zaczynając niemal od zera, w tym przypadku od taczek i łopaty. W 1989, właśnie jak się te przemiany zaczęły, wraz z moimi kolegami, było nas w sumie 5, zaczęliśmy się rozglądać, co by tu zrobić. Ja już miałem spore doświadczenie, bo już miałem wtedy 42 lata, byłem już po 2 kontraktach na Węgrzech i w Libii. No, moi koledzy też już mieli uprawnienia, już też mieli spore doświadczenie. W zasadzie nie wiedzieliśmy, jak się za to zabrać. To w 90 roku, gdzieś tam w lutym, dokładnie nie pamiętam, kiedyśmy założyli tą naszą firmę i zarejestrowali w sądzie, a pierwszą łopatę wbiliśmy w ziemię w Przemyślu pod budynek mieszkalny wielorodzinny na Króla Kazimierza. Także tak to się zaczęło. Kapitał założycielski był stary 1 000 000 zł, to było dosłownie 100 zł kapitału założycielskiego. Także tak byśmy zaczęli. Zaczęło się to wszystko na ulicy, bośmy nie mieli żadnego lokalu. Nie było łatwo, były to trudne czasy. Każda wypłata to był stres. Dosłownie, no bo trzeba było inwestować, nie mieliśmy nic, zupełnie nic, no trzeba było kupić pierwszą łopatę, pierwsze taczki, cośmy zarobili, cośmy inwestowali, także każda wypłata to był duży stres, wyobrażałem sobie nawet, kto by mnie wiózł na taczkach, gdybyśmy wypłaty nie zrobili na czas, także były to duże obciążenia psychiczne. Mogę, szefie? Proszę bardzo. Szefie, mam dokumenty w sprawie Sanoka, dostał się do nas, wrócił z zapytaniem. Myślę, że w naszej hali możemy to zamówienie spokojnie wykonać. Są to elementy rurociągów stalowych, rentgenowanie 100%, także robota jak dla nas. Ocink, chromonikiel. Chromonikiel, czyli stal szlachetna. Tak. Jakieś roboty na stacji uzdatniania wody. Mielibyśmy tutaj robotę do ludzi na miejscu, no i laboratorium badań niszczących też miałoby zajęcie. Magdziak mógłby się wykazać. Ja to przejrzę i ja panu dam odpowiedź. Dobrze, to będę wdzięczny, szef, jak była informacja. Dobrze. Dziękuję ślicznie. Najważniejsza w tym wszystkim jest wiedza w firmie i mamy bardzo dobrą kadrę, inwestujemy w młodych ludzi, dużo szkoleń robimy, wysyłamy na kursy, na szkolenia, na studia podyplomowe. No przede wszystkim wiedza, później solidność wykonania, dobra organizacja pracy. Rynek nie jest łatwy, on zawsze niesie duże zagrożenia i dzisiaj też nie jest łatwo. Weszliśmy do ekstraklasy, można tak powiedzieć, gramy z największymi już w tej naszej lidze. Tam też nie ma przelewek, trzeba się z tym liczyć. Konkurujemy z firmami globalnymi, które robią po kilka czy kilkanaście miliardów obrotu rocznie, no a my ze swoimi 140 milionami no jesteśmy dla nich łakomym kąskiem, także trzeba się bronić. Inżynieria Rzeszów dziś rocznie realizuje kilkadziesiąt inwestycji, głównie obiekty ochrony środowiska, budownictwo kubaturowe i przemysłowe, obiekty specjalistyczne, sieci zewnętrzne. Firma działa w całej Polsce, ale przede wszystkim w jej południowej i wschodniej części. Ale firma ciągle się rozwija.
Unijny projekt to przede wszystkim nowa hala, najnowocześniejsze maszyny, specjalistyczne laboratorium, a także doświadczeni pracownicy. Witek, dzisiaj świetlimy te kołnierze, spawamy na oczyszczalnię, na Lublin. Aha, na oczyszczalnię? Tak. Ile tych kołnierzy jest? No ze 4 chyba komplety trzeba będzie zrobić. 4 komplety. O. Marek Ladziński ma 47 lat i niemal 30-letnie doświadczenie, bo od tylu lat pracował jako spawacz. W firmie Inżynieria Rzeszów został zatrudniony w ramach unijnego projektu jako jeden z 3 nowych spawaczy. W roku 80 zacząłem uczęszczać do szkoły zawodowej Instal w Czubcu na ślusa spawacz. Podjąłem pracę w firmie budowlanej rzeszowskiej, jako monter spawacz pracowałem tam i podjąłem naukę w technikum budowlanym na Sucharskiego na instalacje sanitarne. Miałem trochę trudne warunki na budowie, w szczególności zimą, żeby się i pracować i uczyć, bo nawet nie było się jak umyć się. Także zrezygnowałem z tej pracy na budowie, przeniosłem się do MPK Rzeszów. Skończyłem szkołę i później podjąłem pracę też w firmie budowlanej Itares, ale nie potrwało to długo, firma splajtowała i zmusiło mnie do wyjazdu za granicę. Byłem w Austrii, w Niemczech, pracowałem na czarno. Trochę się nauczyłem, bo nawet takie techniki spawalnicze, jak u nas jeszcze tego nie było, lutowałem osiądzem trochę ocynkowane rury, także trochę poznałem takich technik. W 96 roku z zagranicy wróciłem. Podjąłem pracę w firmie budowlanej tutaj też w Rzeszowie. I jak dowiedziałem się o inżynierii, że są bardzo dobre zarobki i warunki tutaj, zgłosiłem się, zostałem przyjęty. Ten TIG od razu jest sprzężony z chłodnicą, także jak włączasz sobie TIGa, od razu ci chodzi z chłodnica. To membranę tak słychać? Tak, membranę słychać. Staraj się tak od krawędzi do krawędzi, żeby to łapało tylko, o tak jak idzie. To jest jeden z najlepszych na obecny czas automatów do spawania. Można spawać nawet z góry na dół, jest dozwolone. Przy tych starszych niedopuszczalne by było takie spawanie. Też nowe TIGi, takie dwa Lincolny są zakupione z chłodnicami, zespolone. Dobre na budowę, bo lekkie, poręczne. Dużo maszyn tutaj mamy takich do obróbki metali, walcarki, gilotyna bardzo dobra do cięcia, do 13 mm grubości. Dużo nam ułatwia pracę plazma, bo wypala różne elementy z blachy. Cześć Nemek, czy dekle na oczyszczalnię w Sanoku są już gotowe? No już właśnie będziemy uruchamiać proces produkcji. 80 na 80. I już wycinamy. Firma posiada obecnie całą linię do produkcji różnego rozmiaru rur. Najpierw arkusz blachy jest walcowany, później spawany, a następnie ponownie walcowany. Taki wyrób może zostać poddany kontroli. Właśnie dział badawczo-rozwojowy to największy atut firmy, która chce zająć się najbardziej odpowiedzialną produkcją pod potrzeby takich wymagających firm jak lotnicze, motoryzacyjne czy spożywcze. To jest ten element. Najpierw wykonamy badania wizualne. Z zewnątrz, czy spojna jest prawidłowo wykonana. Tak, tutaj nic nie widzę, żadnych wad. Zmierzymy jeszcze tylko wysokość lica, czy nie jest zbyt wysokie przy użyciu spojnomierza. Wysokość jest niecałe 0,5 mm, to bardzo ładna spojna. No. Mogę panu zaproponować jeszcze wykonanie badań radiograficznych, żeby stwierdzić jakość wykonanej spojny wewnątrz. Bardzo proszę. Prawda? Bardzo bo z zewnątrz proszę. Nie mam żadnych uwag.
Andrzej Magdziak jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej Wydziału Mechanicznego. Do inżynierii Rzeszów nie trafił przypadkiem. Firma nie miała swojego laboratorium i niektóre badania zamawiała, także w Energomontażu Zachód, gdzie również pracuje. Na pracę w inżynierii Rzeszów zgodził się nie tyle ze względów finansowych, co naukowych. Za unijne pieniądze zgromadzono tu bowiem najnowocześniejszy sprzęt do badań materiałowych. Proszę teraz wyjść, prawda, włączę aparat Dama Graficzny i zrobimy ekspozycję. Po wywołaniu mamy gotowy radiogram, prawda? Proszę popatrzeć, oglądniemy ten radiogram pod względem jakości spojny wewnątrz. Występują pęcherze, które są niedopuszczalne. Między 15 a 20 cm należy wyciąć i poprawić, dlatego że on nie spełnia kryterium normy. Prowadzone w laboratorium badania, choć dotyczą rzeczy, są tak dokładne i precyzyjne, że do złudzenia przypominają znane pacjentom badania szpitalne. Pracownik laboratorium analizuje je ze starannością lekarza diagnosty. Grań mogę również panu w tej chwili przebadać przy użyciu endoskopu. I od strony wewnętrznej, od strony grani jesteśmy w stanie stwierdzić po prostu występowanie wad niedopuszczalnych. Tutaj widać tylko podtopienia, prawda? Podtopienia od strony grani, ale nie są to duże podtopienia, są one dopuszczalne. Ale proponuję panu wykonanie jeszcze dodatkowych badań, które potwierdzą występowanie innych niezgodności. Wśród takich badań możemy zrobić badania penetracyjne, przykład badania penetracyjnego mamy tutaj zrobiony. Możemy zmierzyć również twardość spoiny oraz strefy przyspoinowej, strefie wpływu ciepła, czy materiał nie został przegrzany, przehartowany i czy w trakcie pracy nie byłoby niebezpieczeństwa pęknięcia. Możemy również zrobić badania ultradźwiękowe w celu wyeliminowania wad typu pęknięcia, przyklejenia, prawda, wad, które trudno są wykrywane badaniami radiograficznymi. Oprócz tego można zrobić jeszcze dokładniejszą radiologię przy użyciu promieniowania X, czyli promieni rentgena. W badaniach nieniszczących osoba, która pracuje, powinna mieć duże doświadczenie, dlatego że część z tych badań, ocena tych badań jest oceną subiektywną, którą zdobyła się poprzez lata pracy. Zacząłem pracę w Instalu w Rzeszów na koksowni w Hucie Katowice. Później byłem na wielu budowach eksportowych, na elektrowni atomowej w Lubminie, na ropociągu Baku Tbilisi-Cenian z Morza Kaspijskiego do Morza Śródziemnego, na rafineria Total w Walii, ConocoPhillips nad Morzem Północnym. Później byłem na elektrowni w Irlandii, w Tynach, na budowie zbiorników LNG w Anglii. Przez 3 ostatnie lata byłem w firmie Bodycot, w Droitwich, w Burton i Dudley, gdzie zajmowałem się badaniami radiograficznymi łopatek turbin energetycznych oraz do samolotów. Sprzęt, który jest zakupiony w tej chwili w inżynierii, jest to sprzęt z górnej półki do badań nieniszczących. Podobnym sprzętem pracują ludzie na całym świecie. Obecnie inżynieria Rzeszów realizuje ponad 20 inwestycji. Jednym z największych wyzwań jest realizacja wschodniej trybuny Stadionu Stali Rzeszów. Montaż dźwigarów dachowych o wadze około 90 ton jedna to prawdziwy majstersztyk. Jak leci? Zimno, nie? No zimno jest, troszeczkę działamy, składziemy prefabrykaty tutaj dźwigiem. No i myślę, że jakoś damy radę, nie? Trochę przeszkadzają nam warunki atmosferyczne, jest opady śniegu i za duży wiatr jest, ale no jakoś... Czyli 10 metrów na sekundę już nic nie no już nie możemy dawać, no ale jakieś radzimy sobie na razie, tutaj są elementy niżej położone, także no... Słuchaj, a powiedz mi, kiedy będzie następny kład piramidy? W poniedziałek planujemy czwartą kratownicę do góry podnosić. 2 dni na montaż, czyli wtorek, środa montaż. W czwartek następnego tygodnia będzie czwarta kratownica. Ludzi masz dosyć? Ludzi jest w porządku, jest około 40 osób pracuje przy konstrukcji stalowych, w tym tam jest 15 osób spawaczy. Pracuję w inżynierii Rzeszów 17 lat. Firma cały czas się rozwija i stwarza możliwości rozwojowe również dla pracowników. I myślę, że ponieważ wyzwań nam nie brakuje, że tak samo będziemy mogli się rozwijać i rozwijać firmę w przyszłości. Czasy idą coraz trudniejsze, konkurencja jest coraz silniejsza i aby sprostać tym wyzwaniom, musimy myśleć o nowych kierunkach rozwoju, szukać nowych rynków zbytu. Interesują mnie możliwości w zakresie budowy rurociągów technologicznych.
Dysponujemy nowoczesną halą do produkcji różnych elementów stalowych, w tym do konstrukcji rurociągów wraz z kształtkami ze stali czarnej zwykłej, ze stali szlachetnej. Nasze możliwości produkcyjne, jeśli chodzi o średnicę rurociągów, od 0 do 1300 mm. Mamy cały park spawalniczy, spawaczy z uprawnieniami. Mamy również laboratorium badań nieniszczących, wyposażone we wszystkie możliwe urządzenia pomiarowe, łącznie z badaniami promieniami rentgenowskimi. Nasza inwestycja, którą ukończyliśmy w zeszłym roku, współfinansowana ze środków unijnych, myślę, że w kapitalny sposób odpowiada naszym potrzebom. Będziemy mogli w większym stopniu konkurować na naszym dotychczasowym rynku, jak również będziemy mogli pozyskiwać nowe rynki zbytu. Myślimy o przemyśle motoryzacyjnym, przemyśle lotniczym, przemyśle spożywczym czy też chemicznym. I myślę, że ekspansja w te nowe sektory to będzie strzał w przysłowiową dziesiątkę. Jak widać, żeby osiągnąć sukces, trzeba szukać nowych rozwiązań i nowych możliwości. Trzeba też inwestować nie tylko w sprzęt, ale także w ludzi. A za 2 tygodnie zapraszam Państwa do fabryki cukierków Roxana.